surprise, motherfucker. Odcinek od dawna obiecywanego American Truck Simulator. Tak na początek chciałbym was zabrać, że przynosi się za długą przerwę. Tutaj jest status, tutaj jest manager modów, połączy profil z kątem World of Tracks, profil, edytuj i usuń oraz kontynuuj grę. Nie no, nic to przetestowałem, póki co. Nie wiem jak ja mam ocenić. Dobra, przechodzimy dalej. Fotki są takie same, tylko oni dorzucili jakieś tam gazy z ciepłego środka. A się wyrzucił. Bardzo dziwne żarówki. W tej grze dominują dwie marki ciężarowych z Ameryki. Pierwsze to jest Peter Pitt. A drugi to jest Kenworth. No. Rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Z custom statkiem będzie odblokowany custom stan. Tak na początku to mamy trzy stany. Głównie rejony południowo-zachodni. Kalifornia, Nevada oraz Arizona. Te pierwsze dwa dodatki są za darmo. A kolejne to trzeba już płacić. Stawiamy na jakieś 50 zł. Dobra, wybierzmy sobie miasto. W seriach HBO Style zrobiono po 2-3 miasta w każdym stanie. Głównie te największe. Ale teraz nie tylko takie znane z HBO Style, ale również dorzucono kilka macie pieniędzy. Kalifornii mamy 20, a my słuchajcie, to my mamy 2 miasta. Zresztą za chwilę powiem wam szczegóły.
kolejny w grze American Truck Simulator. Jeśli masz okazję prowadzić się w wymaszanie pracy, to masz ten usłyszony. Twoja firma przygotowała się do podobawa, ale niestety masz pieniędzy na ten wyjście, ale na razie musisz pracować dla nich jedynie jako tajemny kierowy. Twoimi zadaniami jest bezpieczne dostarczenie do tego na mnie gipsy do dobrej firmy. Pracodawca, również twoja, żyje wszystkich osób. Nie zawiesz się do ich chęci pracy. Jak on się skończył? A tak, czemu mnie nie było? Po pierwsze, miałem sporo nauki. Po drugie, nieco się bałem, bo po prostu musiałem zrezygnować tak dla swojego dobra, nie? Ale Bóg się to się wszystko się ucichło i mógłbym spokojnie to zrobić. Kolejna rzecz. To czekałem na modernizację sprzętu. Zarobiłem kilkaset złotych na kartę graficzną. Potem waliłem konia i czekałem na tą przesyłkę przez parę dni. No potem zamontowałem na kompie. Dźwięku nie ma. Szukałem różnych rozwiązań. Nic, nie mogłem tego znaleźć. Po prostu szkoda mi było pieniędzy wydawać na jeszcze kartę dźwiękową. No i potem postawiłem coś w BIOSie, potem albo dysk, albo coś innego wpadł. I jeszcze ostatnio zaskoczył mnie laptop. Zresztą zapraszam na konfigurację w opisie mojego kanału. Wchodzicie na mój kanał, a potem w zakładka informacje. Dobra, teraz jedziemy dalej. Nie, no nie za bardzo się urodzili. Tylko jeden do mapa. Pewnie. Tutaj się większa, mniejsza mapę. Tak, tutaj jest tytuły o zleceniach. Tutaj jest informacja o sobie. Ja bym to zrobił. Oraz też jest wypania pomocy. Tyle. No dobra. Thank you.
Simulator, a Euro Truck Simulator 2. Różnice są jasne, tylko dwie nic nie wiem. Interwes się nie rozumie. Tylko zmieniły trzy rzeczy. Po pierwsze, inne położenie. Tak jak tytuł wskazuje, to Amerykan jest w Ameryce, a Euro Truck w Europie. Kolejna rzecz to jest... To są wersje VIP. Niestety... żeby uruchomić spokojnie Redu, trzeba by mieć 64-bitowy, powtarzam, 64-bitowy system operacyjny. I kolejna rzecz to jest wersja DirectX. Trzeba by trzeba uruchomić grę tylko w DirectX 11 i wyż. Nie no, chyba zasuwamy na 9. Czy na 10, nie wiem. I jak byś chciał? Sprawić grafiki. To jest dramat, kurwa. Wjeżdżamy z trewę załadunkową, to na wieście pojawi się ten oto pytajnik. Naciśnij następujący klawisz, aby przyjąć się zlecenie. I co my tutaj mamy? Wybór, jak się parkuje. Jak? Zaczynę z od dołu do góry. Pierwszy to jest... Przepraszam, spieszy się. To znaczy, że się parkuje na... Druga rzecz to jest taka 50-50. No. Kończ. To jest tak rajmy bezpiecznie. Taki sam jak... jak tu. Tylko się parkuje nieco bliżej. I kolejna rzecz, czego potrzebujesz? To będzie parkowanie bardzo skomplikowane, tak samo jak w ETS-ie 2. Tak więc, żebym nie wyszedł na ciotę, to biorę tu najtrudniejszą. Tylko po prostu czuję się jak... Po prostu jestem w tym amatorku, halo, amatorką. Fu, co ja mówię, amatorem. Parkowanie w taki sposób może zająć się kilka minut. No Jezus Maria, co jest? Kurwa.
nie dam rady. Nazywajcie mnie to domy, jak jesteś, ale ja jedno odpowiem jak kapitan Bobo. Właśnie. Sury mamy, ale ona taka jest i idą. No bo wyracając to lapka, żebyście takie ciągle nie pytali. Co to jest kurwa za lapek? Mamy tylko szybkie rzeczy, dopóki nie kupimy swojej ciężarówki. Albo nie zrobimy chociaż tego kredytu. Dobra, wybierzmy sobie. Zrobimy tak. Chodźmy do Kalifornii. A sam scenariusz poleci do wyjazdu. Życie mi powodzenia.
razie nic źle myślę, to się pojawiło w razie z ADS.
teraz się zastanawiają, co ja będę American Truck Simulator nagrywać. Nie no, planuję jeszcze kilka innych tytułów. Wymyślałem na tytułanie 1-4 Neves Adenkower. Cię sobie bawię. Nie no, ja nie jestem tylko katuń jak pokój. Rzeczą, którą dla wielu może być, której jest bardzo ważna, którą jest podstawą. Możecie się pytać, ile chcecie, czemu ja nauki nie wiem. Dwie rzeczy. Po pierwsze, wiemy dzięki nam.
bycie bogatym, mądrym, lepszym. To co niektórzy, no nie wiem, jak ten Adaś jest cienia świra. Bardzo serdecznie nie polecam, jak to mówi. O, się mi to nie podoba. To jest śmieszne. Thank you.
Super, od razu kolorowo, a nie tak szaro-boro jak w GTA 4. No, z niego planuję zrobić wersję. Drake. No, taka okładka może być. Do kolejnego odcinka. Subskrybować, lajkować, jeśli film wam się spodobał. No i do kolejnych serii. Elo.